dobry. Mam 61 lat, od roku jestem seniorem. A to mój syn Marcin. Mieszkamy w osiedlu Krakowiaków od 20 lat. Jest nam tutaj bardzo dobrze. Pierwsze lata swojego życia Marcin spędził w osiedlu na Stoku. Wyprowadziliśmy się stamtąd, kiedy miał dopiero 16 lat. Mieszkało nam się tam trudno, dlatego że niektórzy ludzie, nie do końca akceptowali niepełnosprawność Marcina. No i tu jest jego miejsce życia. Nie ma drzwi, bo byłoby mu tutaj może duszno, nie mamy okna, ale jest to jego miejsce do życia. To wszystko to są prace Marcina z warsztatu terapii zajęciowej w osiedlu Górali. Robią tam prawdziwe cuda, które sprzedają od czasu do czasu na kiermaszach. Kiedy Marcin miał 4 lata, otwarło się w osiedlu uroczym eksperymentalne przedszkole specjalne. Dzięki temu ja mogłam pójść do pracy. Więc mój mąż sobie ze mnie zażartował i powiedział, że mi się zgłosiła na pocztę, bo tam zawsze przyjmują ludzi do pracy. Praca mnie tak wciągła, było mi tam tak dobrze, że zostałam następne 25 lat. Wielką pasją Marcina jest straż pożarna, gdyż jak chodziliśmy do przedszkola, to Marcin początkowo interesował się autami, takimi gospodarczymi, śmieciarkami, ale pewnego dnia jechała straż pożarna i ta straż pożarna jechała na sygnale. Okazało się, że dźwięk tego sygnału to było coś, no naprawdę. I to stanowiło, że tak powiem, początek miłości do straży pożarnej. Dzięki temu, że mieszkamy w osiedlu Krakowiaków, mamy niedaleko do szkoły aspirantów i Marcin tam codziennie chodzi, zagląda, sprawdza stan garaży, obserwuje ćwiczenia strażackie, rozmawia ze strażakami, sprawdza, co jest zgromadzone we wozach strażackich. No bo trzeba sprawdzić, bo może jakieś auto wyjechało na akcję. Nie ma, pozamykamy. Jesteśmy z Marcinem zapalonymi ogrodnikami amatorami. I wszystko z uporem maniaka sadzimy i oczekujemy, że nam wyrośnie i będzie kwitło. No i rzeczywiście, od czasu do czasu nam się udaje. Marcin mówi, że dostajemy rośliny od sąsiadów, od moich koleżanek i babramy się tutaj bardzo. Marcin ma kosiarkę do ścinania trawy. Jak przychodzi sezon na ścinanie trawy, to on ścina swoją trawę. No ja wiem, że Marcin jest człowiekiem dorosłym. Ale on sypia z tymi maskotkami, no bo jak kocha straż pożarną, to nie sposób nie kochać miśków strażackich, prawda? Wydaje mi się, że zrobimy tak. Te duże jajka damy na spód. Super. Teraz układamy tu od dołu te duże kulki. Nie, najpierw dołożymy ręce. Tak. No niby mam tylko 61 lat, ale się zapominam. Często gęsto zostawiam okna otwarte, albo zupa gotuje mi się pół dnia. Albo, co jeszcze mogę zrobić, pranie może mi zostać w pralce do drugiego dnia. Dlatego też Marcin chodzi i wszystko sprawdza. Sprawdza, czy okna są zamknięte, światła pogaszone, czy żadna zupa się nie gotuje. No i teraz będziemy wychodzić, więc Marcin sprawdza, czy ja mam maseczkę. Lubimy się razem włóczyć wszędzie. Lubimy uczestniczyć w wycieczkach i imprezach i we wszystkim, co się dookoła nas dzieje. I bardzo dobrze się przy tym bawimy. I uważamy, że każdy może się tak bawić. Wystarczy tylko zechcieć. Mój mąż jest gadżeciarzem. Co rusz to kupuje inne maski. Ale wszystkie są jednakowo niewygodne. Teraz mąż lubi czasy PRL-u. I to są jego modele. Nie ma go często w domu. Bo dużo pracuje jako kierowca samochodu ciężarowego. Od poniedziałku do piątku. I autobusu. Chór gospel. I jeszcze... I jeszcze, i jeszcze. Należę do chóru Gospel Senior. Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu, wyrównuj się drogę Panu naszemu. Syn, a brat Marcina wyjechał do Anglii, ponieważ nie mógł tutaj utrzymać żony i dzieci ze swojej pracy. I myśmy w tej Anglii byli. To jest rysunek, który namalował mój wnuk Alek. To jestem ja, babcia. Myślę, że Marcin ma ciekawsze życie niż niejeden zdrowy człowiek. Dlatego, że zdrowi ludzie są zabiegani, dbają o pieniądze, dbają o swoje rodziny. Natomiast Marcin żyje, po prostu wie, że żyje. Wszystko mu się podoba. Wszystko go cieszy. Dużo zwiedzamy. Ale nauczył się też w życiu, że najlepiej to się ze wszystkimi przyjaźnić. Nawet z najgorszymi łobuzami. Bo wtedy człowiek jest bezpieczny. Jesteśmy tutaj szczęśliwi. Bo mamy ten właśnie mój mały domek.
Nie mamy tych hektarów, nie mamy tych trzech pokoi, tylko pokój z kuchnią. Ale to nie zmienia faktu, że w tym pokoju z kuchnią mamy dużo radości. Prawda, Marcin? A buziaczka to Marcinek, tu mam je. Tu. Jeszcze raz poproszę. Gdy dobry król Krak rozbudował stolicę, jego pierworodna córka, Wanda, dojrzała do orzenku. Gdy tylko Rydygier zobaczył chmurną i niedostępną Wandę, zapałał do niej jeszcze większym uczuciem. Zdesperowana Wanda wyszła na mury. Pomodliła się do bogów księżyca i rzeki, by ją przyjęli i nie namyślając się wiele, skoczyła. By móc zdobyć wiedzę magiczną, Twardowski zawarł pakt z diabłem. Oddał mu duszę swoją nieśmiertelną. Twardowski, jako szlachetnie urodzony, który dał słowo, musiał się oddać w łapska i szpony diabła. Dosiadł więc swojego magicznego koguta. Diabeł pochwycił koguta przy samym dziobie za uzdę i ruszył co sił w kosmatych nogach ku piekłu. Twardowski zorientował się, że mogą go uratować modlitwy. Przybądź nam, miłościwa pani, ku pomocy, zaśpiewał. Diabeł nie wytrzymał kolejnych wersów i zostawił Twardowskiego wraz z kogutem po wsze czasy na najbliższym przystanku drogi do piekła, na księżycu.